Witam wszystkich widzów Tobagar TV. Dzisiaj podpowiem, jak usunąć wyciek z głowicy w popularnym luksusie C360. Winę za to ponosi taka oto tulejka, w której następnie montowany jest tryskiwacz. Wyciek nastąpił, ponieważ układ chłodzenia był zalany wodą, a wiadomo, jak woda niszczycielska potrafi wpływać na stal. Zachęcam do obejrzenia kolejnego naszego odcinka, w którym będziemy podpowiadali, jak sprawnie szybko usunąć drobne awarie. A więc od czego zaczynamy? Najpierw należy ciągnik odpowiednio przygotować do naprawy. A więc my wcześniej umyliśmy blok silnika, zdemontowaliśmy maskę, a w następnej kolejności przystępujemy do demontażu wszystkich kolektorów wodnego, ssącego i wydechowego. Mamy już zdemontowane kolektory. Teraz czas na wyjęcie wtryskiwacza. Teraz przychodzi czas na usunięcie klawiatury, tak żeby dostać dostęp do wszystkich szpilek mocujących głowicę. Po odkręceniu dźwigienek zaworowych uzyskujemy dostęp do drążków popychaczy. Ważne, żeby po naprawie każdy z drążków wrócił na swoje miejsce. Zdemontowaliśmy już głowicę. Teraz musimy usunąć tą tulejkę. W tym celu dobierzemy tutaj podkładkę, obspawamy ją tutaj od tej strony i spróbujemy tą tulejkę po prostu wybić. Dobraliśmy podkładkę, wbiliśmy ją w tulejkę, teraz przychodzi czas na jej obspawanie. Nie jest to może najprostsza naprawa, dlatego jeśli ktoś nie czuje się na siłach, lepiej taką głowicę uszkodzoną zawieźć do regeneracji i za niewielkie pieniądze zajmą się nią specjaliści. Wówczas mamy sprawę rozwiązaną. Natomiast jeśli chcemy dokonać sami naprawy, musimy ją wyspawać, następnie wybić, a w jej miejsce uszkodzonej tulejki umieścić nową. Po obspawaniu, z trudem po trudem, udało nam się wybić tulejkę i widzimy, że za wyciek odpowiedzialny był wrzeń w tulejce. Woda bardzo intensywnie podczas pracy silnika wyciekała. Teraz przystąpimy do montażu nowej tulejki. Do zamontowania nowej tulejki będziemy musieli posłużyć się takim specjalnym przyrządem, który naprowadzi nam tulejkę we właściwe miejsce w głowicy. Przystępując do montażu nowej tulejki, musimy pamiętać, że na dole jest ona uszczelniona taką miedzianą podkładką. Wcześniej oczywiście taką miedzianą podkładkę dobrze jest wyżarzyć. Wtedy miedź staje się bardziej miękka i lepiej uszczelnia. A żeby nam się ta podkładka nie ruszała podczas montażu, możemy ją przykleić za pomocą albo silikonu, albo zwykłego tawotu. Nabiliśmy już nową tulejkę, teraz przychodzi czas na montaż. Jednak zanim zaczniemy montować wszystkie części nowo, trzeba wszystko starannie i dokładnie oczyścić. Mamy wyczyszczony blok, głowicę, założoną nową uszczelkę. Przystępujemy do montażu głowicy. Mamy już teraz zamontowaną głowicę. Zanim przystąpimy do jej przykręcenia, warto zajrzeć do instrukcji obsługi ciągnika, gdzie podana jest wartość momentu, jakim należy dociągnąć śruby. W instrukcji obsługi znajdziemy także kolejność przykręcenia śrub w przypadku, jeśli demontowaliśmy kompletną głowicę. Pamiętajmy, że dokręcając głowicę należy skorzystać z klucza dynamo elektrycznego, który nam zagwarantuje dociągnięcie śrub odpowiednim momentem. W przypadku głowicy USUSA C360 wartość momentu, jaki powinniśmy nastawić na kluczu dynamometrycznym, to jest 137 do 147 Nm. Zaczynamy więc dociągać głowicę. Mając przykręconą głowicę, pozostaje nam przykręcenie klawiatury i ustawienie luzów zaworowych. Następnie możemy przystąpić do montażu wszystkich kolektorów i pozostałych przewodów instalacji elektrycznej i czujnika temperatury. Dla wszystkich majsterkowiczów, którzy samodzielnie naprawiają swój sprzęt, polecam nasz dodatek
remont silnika od A do Z, w którym znajdują się niezbędne informacje ułatwiające wykonanie samodzielnie remontu kapitalnego silnika.